Nie jestem numerem. Nie jestem tylko nazwiskiem w dzienniku. Mam na imię Asia, mam 14 lat i od roku mieszkam w domu dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom. Tu czuję się bezpiecznie i wiem, że tu i mi, i mamie pomogą. Tak w sekrecie, to powiem Wam, że mama przychodzi do mojej opiekunki cioci Agnieszki po moc. I ta moc już zostanie. I chociaż jeszcze długa droga przed nami, wiem, że przyjdzie taki dzień, że wrócę do domu. Mam na imię Bogumiła, mam 56 lat i jestem mamą Asi. Pamiętam moment, jak Asię zabrali. Bałam się. I wtedy poznałam panią Agnieszkę, opiekuna Asi. Teraz wiem, jak bardzo ważna jest dla mnie i dla mojego dziecka ciocia Agnieszka. Codziennie walczę o siebie i o córkę. Dam radę, mam dla kogo żyć. Mam na imię Agnieszka i jestem opiekunem Asi w domu dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom. Lubię swoją pracę, chociaż do łatwych nie należy, nie zamieniłabym jej na żadną inną. To miejsce dla mnie. Wiem, jaka jest moja rola w domu dla dzieci i wiem, jak ważni są dla dzieci najbliżsi. Chociaż czasami na pierwszy rzut oka tego nie widać. Moja praca wymaga cierpliwości i dużej pokory. I przede wszystkim wiary w to, że należy robić wszystko, aby Asia mogła wrócić do domu. Bo przecież pomoc dziecku to pomoc jego najbliższym. I tego zawsze się utrzymam.